Witam, prawda? Witam, prawda? Nic się nie może zmarnować. Oczywiście ratujemy tupę jakiemuś kiepskiemu strażnikowi i wszystkim dookoła w sumie. Ale dla nas to jest taki standard, że po prostu już to jest to, co my robimy. My się tym zajmujemy po prostu. Jeszcze te skarby zabrać. One są bardziej w centrum tego obozu. Nie sprawdzić, a to jest tam na dole te skarby są, nie wiem po co my tu idziemy. Na faskę. Jakieś krypto. Pozabijaj sobie dla zabawy dzieci młota. Dzieci młota, w ogóle słaba nazwa, nie? Dzieci młota, kurwa. Nie powiedziałbym, żeby to brzmiało zachęcająco. Dobra, pierwsza skrzynia. Co mnie bijesz, jak skrzynię przeszukuję? Też muszę wziąć. Złote błyskotki. Dziwne relikty. Jest jeszcze tu książka. Klejnoty. Książka. Na sobie leży. Ale zbieramy. Dużo. Co? Widziałeś, jak to się robi? Leszczu? Czy udało ci się zdobyć te rzeczy ze skrzyni? Co takiego ważnego jest w tych błyskotkach? Dlaczego miałbym martwić się tym, że wpadną w ręce dzieci młota? Ach tak, właściwie to tak troszkę cię oszukałem. Ci martwi kupcy byli mi winni zapłatę za kilka tygodni pracy. Bez tych pieniędzy moja rodzina będzie skazana na głód. Błyskotki, które odzyskałeś, nie wydają się wiele warte, ale pozwolą wyżywić moją rodzinę przez rok. Powinieneś powiedzieć mi prawdę już na samym początku. Nie mogłem ryzykować, wybacz, że cię oszukałem, ale nie mogę pozwolić, by moje dzieci cierpiały głód. Oddaj te rzeczy rodzinom kupców, poproś, by spłaciły dług. Zwrócić je jej rozpuszczonym bachorom bogatych kupców? Niby dlaczego? Nawet nie zauważą braku kilku błyskotek. Zwróć te rzeczy, albo dopilnuję, by dowiedzieli się o tym strażnicy. Ale masz rację, te rzeczy nie należą do mnie. Dopilnuję, by rodziny odzyskały swoją własność i przepraszam za zmyślenie tej historii. Próbowałeś mnie wykorzystać, a tego nie lubię. Już wystarczy, że świat ratuje, kurwa, cały. Wszystkim biegam, zbieram jakieś kwiatki, inne gówna. Jeszcze mi jakiś byle paziu, kurwa, za skały będzie tutaj w ciula robił, żebym za niego rodzinę wyżywił. Cieć. Nie ma. Jeszcze wpierdol powinien dostać. Powinien być taki emot, że... No, powinien być taki emot, że lepa sprzedajesz. W tylu grach by się przydał takie, że możesz komuś lepa jebnąć po prostu, nie? To było zajebiste. Tak wyobraź sobie, że teraz podchodzisz i po prostu naciskasz jakiś guzik i twoja postać sprzedaje takiego porządnego lepa, nie? Tak jakiejś postaci. I tam nie musi być jakiejś reakcji do tego, czy coś, tylko po prostu by oberwał, nie? To by było dobre. Ja tak nie, kiedy miałem w tym Skyrimie, że nagle quick save, z pięści kogoś uderzam i nagle lounturię. Żeby mnie strażnicy nie ganiali. Zwiadowczyni maminy. Listy przewozowe, masz je? Oto ona, możesz przestać udawać.
Dobrze, to powinno dać nam czas na działanie. Działanie, jaki jest następny krok? Dobre pytanie. Zanim zaatakujemy, musimy zebrać nasze ostrza. Chciałabym wiedzieć, ilu z pozostałych przeżyło. Gdzie mam szukać ocalałych zwiadowców? Myślę, że większość została schwytana. Widziałem, jak kilkoro z nich wleczono w kierunku tamtej jaskini na północy. Sorry. Złoż raport Dirilowi i dam mu znać, co się tu dzieje. Ty idź do jaskini i sprawdź, czy uda ci się znaleźć pozostałych. Tak, ty zrób trudne, ja zrobię łatwe. Ale od tego są poszukiwacze przygód, nie? Od czego jest taka dwuosobowa ekipa jak nasza? No. Przyjdą, zrobią za kogoś. No ale wiesz, coś tam z tego mamy też, nie? W sumie. To nie jest tak, że za darmo, jak takie ściółki, kurde. Jeszcze ponowny wpierdol tym samym wszystkim wrogom na drodze. No, zabawne to trochę jest, że tak przychodzimy, zabijamy, zabieramy złoto i... A oni zaraz się krzeszają, bo mechanika gier MMO i trochę to wygląda tak, jakbyśmy pobierali sobie opłatę za spuszczanie pierdolu. No. Cześć, Filek, czy tu jesteśmy? To ja sobie zerknę do... Opowiadę też z tobą, ale zerknę sobie szybko do ekwipunku i zrobię szybki porządek, bo mam... żeby śmieci pozaznaczać. Eliksiry, gulasz, ekstrakt. A, podszewkę miałem ci dać, ostatnio zapomniałem. Zaraz ci dam od razu, czekaj. Śmieć. W chuj mam tych trucizn, to też dobre. To... Śmieć. Momento. Chuj mi to w sumie. To chyba też. Dobra, i teraz tobie jeszcze. Wszystkie. No, jest porządek. Te okary mnie nie dostaną, nie zrobią ze mnie wypaczeńca. Wykrwawiłem się we własnym ostrzem, nie będę im teraz potrzebny, to im pokażę. Trzymaj się, otwórz oczy, dalej, już. Co ja mówiłem? Czy wysyłacie zwiadowczyni Maminę? Cieszę się, że udało jej się uciec, reszta, wszyscy zginęli. Widziałem, co plaga robi z ciałem. Nie dam się, ale jeśli osłony zostaną zniszczone... Osłony? Jakie osłony? Magiczne kamienie osłony, które sprawiają, że dzieci młode są odporne na plagę. Podarunek od kogoś o imieniu Vox. Byłoby szkoda, gdyby te elity powaliła ich własna choroba, a może rozwalić te osłony, które ich chronią. Gdzie są pozostali zwiadowcy, Lalu? Słyszałem, jak krzyczą w ciemnościach. Dopadła ich plaga, oni się przemienili. Osłony, skup się na osłonach. Są trzy, zniszcie wszystkie.
Zrobię, co będę mówił. Osłony chronią dzieci i młota przed zarażeniem się ich własną plagą. Zniszcie i oby plaga dorwała ich wszystkich. Gdzie są te osłony? W głębi jaskini. W miejscu, do którego zaciągnęli pozostałych. Niech Trójca ma w opiece ich duszę. Aha. Ale fajna woda. Bo jest w niej ta trucizna od tej plagi. Nie ma osłony. No i została ostatnia pieczęć. Yes, sir. Ale coś tam się zwiadowcy dowiedzieli. Napisom deadrycznym. Jak tutaj niszczyliśmy je, to była taka osłona z tego alfabetu deadrycznego. Kiedyś będę musiał sprawdzić, czy rzeczywiście coś ciekawego się z nich układa. Czy to jest po prostu randomowe literki poustawiane, bo na przykład na tej okładce z Obliviona, w tym pudełku, to był napis deadryczny dookoła. Grafiki na pudełku i rzeczywiście się układał w normalny napis, bo można było go rozczytać. I co tam było napisane? Już nie pamiętam i jestem ciekaw, czy tutaj w ESO też o coś takiego zadbali, że te napisy w coś się układają, czy po prostu randomowo sobie poustawiali te literki. Ja stawiam, że się układają jednak, bo przecież skoro znają cały alfabet, no to już by coś napisali raczej, niż by walnęli byle co, nie? Tak stawiam. Dobrze, jeszcze żyjesz. Zwiadowczyni Mamyne powiedziała nam, że wysłała cię do jaskini. Varon mówi, że znacie z Narsis. Wraz ze swoją sojuszniczką zaoferowali pomoc. Do czego mnie potrzebujesz? Musimy postępować ostrożnie. Nie chcę, żeby jeszcze któryś z moich żołnierzy został zarażony. Ale z dziećmi młota trzeba się rozprawić. Raz na zawsze. Zniszczyłem magiczne osłony, chroniące ich przed plagą. Może to pomoże. Ach, to wiele zmienia. Wypatrzyliśmy ładunek z plagą, którą planowali wysłać do twierdzy smutku. Chcę, aby te skrzynie zostały zniszczone, ale moi żołnierze muszą znajdować się w bezpiecznej odległości, gdy to się stanie. Jakieś pomysły? Zawsze nad ich załadowanymi wozami wznosi się skarpa, a ja mam na niej łuczników. Skontaktuj się z Nariu Virian. Powiedz jej, żeby łucznicy zniszczyli skrzynię z góry. Zobaczymy, jak dzieciom młota spodoba się narażanie na działanie ich własnej plagi. Będę chronić łuczników, gdy będą wykonywać swoją pracę. Dobry pomysł. Właśnie tego nam trzeba. Ruszaj więc. Ten tunel prowadzi na szczyt skarpy. Spoks, wszystko jasne. No i tutaj nawet mamy jeszcze współpracownika Nariu. Gościu, który był właśnie w Narsis. Varon Davel? Wojna to jedno, ale to jest zwyczajna rzeź. Dzieci młota walczą bez honoru. Nie sądzę, że będziemy brali jakichkolwiek jeńców. Dobrze znów cię widzieć, długowłosy. Mówiłem, że będziemy tuż za tobą. Naprawdę zaczynam rozumieć, co Nariu w tobie widzi. Zdecydowanie wiesz, jak załatwiać sprawy. Nariu, gdzie ona jest?
Jest w okolicy, podobnie jak ty, robi to, co potrafi najlepiej. A teraz porozmawiaj z kapitanem i bierzmy się do roboty. Żegnaj. Co to za kurde bzyczenie? A telefon mi zabrzyczał i mikrofon to zebrał. Przełączę sobie go na tryb cichy, żeby więcej tak nie brzyczał. Osa. Osa szmosa. Jest Nariu. Gotowy do walki? Gdy ucznicy zaczną strzelać, dzieci młota zlecą się do punktu widokowego. Daj mi znać, kiedy będziesz gotowy. Powiedz ucznikom, żeby zaczęli strzelać. Celujcie w skrzynię. Osa też przyleci. Once the arrows start flying, they'll be on us in no time. Here they come. Zmiana planów. Te skrzynie, które zniszczyli łucznicy, plaga rozprzestrzenia się szybciej niż oddech smoka. Nie możemy iść w tamtą stronę. Dlaczego tak szybko się rozprzestrzenia? Nie jestem alchemiczką, powtarzam ci tylko, co mówił mi Varon. To bardzo silna substancja, rozprzestrzenia się jak ogień. Gdy ty tylko dotknie skóry, ludzie zamieniają się w wypaczeńców. Ostrzegałem tego durnia Dirila, żeby nie wyrywał się do przodu. Jeśli jeszcze nie został przemieniony, pewnie ucztuje na nim jakiś wypaczeniec. Ta plaga jest szybka jak błyskawica. Gdzie poszedł Dirill? Zabrał część oddziałów do południowej strony wąwozu. Szuka przywódcy dzieci młota, alchemika. Nie wiem, czy dotarł tak daleko, czy nie. Znajdę go, udajcie się w bezpieczne miejsce. Nie musisz nam powtarzać dwa razy. Zostaniemy na górze, dopóki plaga się nie rozproszy. Jeśli znajdziesz Dirilla i będzie przemieniony, zrób, co będziesz musiał, rozumiesz? Zajmę się tym. Kapitan Dirill. Co on odwalił, to nie wiem. Zawsze się jakiś narwaniec trafi, którego potem trzeba ratować. Co by tacy, takie osoby zrobiły, jakby nas nie było?
masa teraz tutaj wypaczeńców. Wypaczeniec. Otworki naklepane, a na górze będą. Już tam byliśmy w sumie. O, tu nosi. Chciałem ich bić, bruję. Chciałem strzelać. No, Ajem, przeszedłeś przez próbę plagi i śmierci, a jednak nie jesteś chory. Jak? Nie jestem pewien. Uznamy to na razie za błogosławieństwo Trójcy i tak to zostawimy. Te dzieci młota, które nie padły ofiarą zarazy, są w odwrocie. Mamy jeszcze tylko jedną ostatnią sprawę do załatwienia. Mianowicie... Przyszpiliśmy w tych ruinach Merdindrilla, alchemika, który stworzył plagę Lodos. Musimy go schwytać i dowiedzieć się, jak tego dokonał. Z tobą u boku nie może nam się nie udać. Na co w takim razie czekamy? Co za duch walki, jesteśmy tu już za tobą. Pamiętaj, że musimy się dowiedzieć, jak została stworzona plaga. Wtedy będziemy mogli zacząć pracować nad lekarstwem. Chodźmy. Zły alchemik. W naszym świecie ogólnie to jest, kurde, to nie jest jakieś pocieszające, ale na przykład jak jest taka sytuacja ogólnie, że jest takie, kurde, jest taka substancja, której naprawdę, nie wiem, fiolka mała tej substancji wlana do wody pitnej mogłaby zabić całe miasto, no nie? Więc, no ogólnie rzecz biorąc, istnieje taka substancja, ona nie jest jakoś, kurde, najprawdopodobniej, wiesz, dostępna, kurde, łatwo. Ale jakby ktoś tam gdzieś bardzo chciał, no to nie byłoby wcale trudno, tak, wiesz, ta plaga byłaby niepotrzebna, wystarczyłoby niewiele zdobyć takiej substancji. Tylko, że... To się jakoś tam nazywa i nie wiem, gdzie to jest, no nie? Więc może gdzieś w jakimś laboratorium mają to. Ale mówiąc w skrócie, no gdyby jednak u nas ktoś bardzo, bardzo się postarał, to w naszym świecie... Digil! Nie! O, i przyszedł synu. A, zielono mi. Mogę się ruszyć. Dobra, zabity. I owansik.
Napiję się przez ten czas eliksiru. Jeszcze trochę i będę miał max lekkiego pancerza. No, bo to na zewnątrz jest. Pewnie czekają za drzwiami od razu, nie? A co do tego wirusa, no to takie ataki chemiczne, wirusowe, to są ciężkie potem do ogarnięcia. Wystarczy dolać coś do wody, czy rozpuścić jakiegoś wirusa na banknotach i puścić w obieg i epidemia murowana. Chociażby w tym pierwszej dywizji od Ubisoftu jest ten motyw, że tam jakaś grupa stworzyła sobie wirusa, nałożyła go na te banknoty i puścili te banknoty w obieg i cały na przykład Nowy Jork został objęty tym kwarantanną. No, no. Znaczy, dużo gier właśnie podejmuje tego typu tematy i ma to jakieś takie znaczenie, mam wrażenie, zapobiegawcze, bo z jednej strony, co daje ci pomysły, nie? Albo nie wiem, czemu to takie straszne jest temat. Ale po prostu ludzie, problem w większości ludzi w ogóle kiedykolwiek, moim zdaniem, jest taki, że brakuje im wyobraźni, że ludzie robią bzdury, bo nie są sobie w stanie wyobrazić konsekwencji, nie? Więc na przykład jeżeli w grze wideo widzimy konsekwencje biohazardu, jakiejś tam radioaktywności, jakichś wojen, jakichś innych rzeczy złych, to my jesteśmy po prostu w stanie zobaczyć, jakie mogą być konsekwencje tego typu działań, nie? Bo dla jakiegoś człowieka, który ma jakąś pojęcie o czymkolwiek i wyobraźni chociaż trochę, jemu nie trzeba za bardzo tłumaczyć, co jest dobre, a co złe, ale właśnie sęk w tym, że w chuj ludzi, ale to w chuj jest głupich, nie? I to tak, kurwa, no, zdziwić się można, jak są ludzie głupi niektórzy, nie? I jak tak przeciętny człowiek nawet sobie nie zdaje sprawy, jak wielu jest, kurwa, głąbów, no nie? To jest niepojęte. Także podejmowanie takich tematów, moim zdaniem, jest dobre. Our champion survives. Co tu się stało? Gdzie jest Dyryl? Zginął, prawda? Zabiliśmy twórcę plagi, ale Dyryl poległ w czasie walki. A więc zginął mężnie. Czy dowiedziałeś się czegoś, co mogłoby nam pomóc? Laboratorium alchemika znajduje się w ruinach. Są tam wszystkie jego notatki dotyczące plagi. Chwała Vivekowi. Mając te notatki, możemy w końcu opracować lekarstwo. Dzieci młota padły ofiarą własnej plagi i kupcy wracają już do obozu. A co z oporami plagi? Substancja, która znajdowała się w skrzyniach, była niezwykle silna, ale też bardzo krótko trwała. Szybko się pojawiła i zniknęła, a my nie odnotowaliśmy już żadnych innych zakażeń. Ale gdyby to dotarło do twierdzy smutku, to się nie stało. Jednak nie możemy jeszcze opuszczać gardy. To był tylko jeden z elementów planu Dzieci Młota. Ale na razie wąwóz i twierdza smutku są bezpieczne. Okej. Wraz ze śmiercią alchemika Merdyn Drilla nasz kontrakt został wypełniony. Nie jestem pewien, czy bez ciebie udałoby się nam go zrealizować. Co teraz zrobicie? Zajmiemy się naszym kolejnym zleceniem. Nie mamy zbyt wiele czasu na odpoczynek. Zawsze jesteśmy w pracy, zawsze czuwamy. Czy zmierzasz teraz do twierdzy smutku? Dlaczego miałbym się tam udać? Ktoś musi powiedzieć strażnikowi świątynnemu Kilao o tym, co tu się stało. Wygląda na to, że jesteś chętny podjąć się tego zadania. Jestem pewien, że jeszcze na siebie wpadniemy. Mam nadzieję, że nie będzie tak dlatego, że twoje imię będzie widnieć na kontrakcie. Nie mogę się doczekać. No i tak... Tak właśnie, kolejny piękny dzień zakończył się naszym sukcesem. Pora rozpocząć następny w kolejnym odcinku. Na razie. Na razie.